z zaciekawieniem i z pobożnym nastawieniem słuchaliśmy biblijnych opisów stworzenia człowieka, stworzenia świata, historii ludzkości. Teksty te, bogate w wymowną symbolikę, prowadzą do najważniejszego momentu, kiedy to Bóg Stwórca przez swojego Syna, z swoim Synem i w swoim Synu czyni nowe niebo i nową ziemię. Sakramentalna moc liturgii pozwala nam przekroczyć czas i uzdalnia nas do tego, aby tu i teraz zaktualizowały się w nas te tajemnice nowego stworzenia. Jest to paschalna tajemnica Chrystusa, Wielkanoc, święto świąt. To tej właśnie nocy śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. O tej to nocy napisano, a noc jak dzień zajaśnieje. Noc będzie mi światłem i radością. Po co nam to wszystko? Po stworzeniu człowieka Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Niestety nie widział tego człowiek. I niestety do dzisiaj bardzo często nie chce tego zobaczyć. Zamiast skierować oczy wiary ku tajemnicy dostrzegalnej tylko dla istoty stworzonej na obraz i podobieństwo Boże, wielu ludzi patrzy tylko i wyłącznie fizycznymi oczami. I co widzi? Niewiele. W te święta widzi jedynie grób Jezusa, pięknie przyozdobiony kwiatami, straże przy grobie, ot taka tradycja. Są nawet tacy, którzy tylko w Wielką Sobotę przyjdą do kościoła, aby do koszyka złapać parę kropli wody święconej, nie wiedząc często nawet, którą ręką należy się przeżegnać. I nic ten koszyk dla nich nie oznacza. Smutno jest, kiedy człowiek nie poczyni wysiłku, aby zobaczyć prawdę o Bogu i że to, co on uczynił, jest bardzo dobre. Obojętność usprawiedliwiająca się brakiem złej woli w końcu też prowadzi do utraty wiary. A jeszcze bardziej smutno jest, gdy znajdą się tacy, niby to tolerancyjni, humaniści, pozornie troszczący się o dobro wszystkich, tacy, co uwolnili się od tradycji, a w imię nowoczesności zakrzykują wrażliwe sumienia i nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że w końcu stają się wrogami Chrystusa. Wrogami, bo chcą wyrzucić Jezusa z obowiązujących praw, z życia społecznego. Z wielkim niepokojem zauważamy konsekwencje takich postaw. Wtedy, jak u Piłata, kwestionowana jest prawda. A więc nie to, co mówi Bóg, jest prawdą, ale to, co pasuje człowiekowi w danej chwili. A wszystko po to, by zawładnąć ludzkimi umysłami. Normalnie jest, gdy wyrocznią jest Słowo Boże, dekalog, Boże przykazania. A początkiem mądrości jest bojaźń Boża. A kogo dzisiaj ludzie się boją? Kogo się boją zwłaszcza młodzi ludzie?
boją się hejtu w internecie. A kto kieruje hejtem? Czym i jakimi prawami i jakimi wartościami kierują się hejtujący? Obawiam się, że bylibyśmy bardzo zdziwieni, gdybyśmy odkryli źródła hejtu. Siostry i bracia, jak jednak przekroczyć ten mur, który zasłania i nie pozwala widzieć Bożym spojrzeniem? Okazuje się, że dzisiaj jest ta błogosławiona noc, gdzie sprawy boskie łączą się ze sprawami ludzkimi. Łączą się dlatego, że Chrystus, wedle słów świętego Pawła Apostoła, zburzył rozdzielający je mur, wrogość. Dlatego On, który jest światłem, może wejść w nasze życie, które bez Niego jest ciemnością. Potrzeba zatem, abyśmy teraz zechcieli zobaczyć, rozpoznać i uznać te niezwykłe wysiłki Pana Boga i zrobić ten krok w Jego kierunku, bo On wszystko inne już uczynił. W praktyce będzie to polegać na tym, abyśmy całym sercem, całym swoim wnętrzem, całym duchem mocno uwierzyli, że Chrystus zmartwychwstał nie dla siebie, ale dla naszego usprawiedliwienia. Święty Paweł mówił, że Jezus w swojej śmierci i w swoim zmartwychwstaniu jest duchem dającym życie. I On nam teraz daje to życie. Zmartwychwstały Jezus otrzymał od Boga, jak mówi Ewangelia świętego Mateusza, wszelką władzę na niebie i na ziemi. Znaczy to także, że ma On teraz prawo do naszego wnętrza, że może rozwiązać nasze problemy, wypalić grzechy, zmienić nasze serca, dać nam swoją mentalność i uzdolnić nas do takiego stylu życia, jakim On sam żył na ziemi. Ta moc zaczyna w nas działać i nas przemieniać, gdy uwierzymy. Gdy uwierzymy tak jak Maryja i jak wielu przed nami. Przez całe wieki znajdowali się ludzie, którzy brali na serio tę prawdę i mocą wiary oraz Bożego życia w nich zdolni byli do wielkiego ewangelicznego heroizmu. Obecnie w przededniu beatyfikacji przyglądamy się rodzinie Ulmów z Markowej. Wszyscy jej członkowie stali się męczennikami, bo realizowali przykazanie miłości. Ratując, dali schronienie prześladowanym i przyjęli ich do swojej rodziny. Są tacy, którzy mówią, że brak tu odpowiedzialności rodziców. Nie. Rodzice i dzieci przyjęli do swojej rodziny potrzebujących, mimo grożącej za to śmierci. Byli do tego zdolni, dlatego że chrześcijanin patrzy z perspektywy wieczności. Odpowiedzialność staje się zatem odpowiedzią na powołanie do prawdziwej miłości i fundamentalnej ludzkiej solidarności, wzmocnionej wiarą i nadzieją życia wiecznego. Dlatego są w niebie, a Kościół ogłasza ich błogosławionymi, szczęśliwymi. Właśnie te cnoty, taką Bożą moc daje nam zmartwychwstały.